Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To kolejny dzień naszych rekolekcji. Przechadzamy się z drodze ulicami Rzeszowa i szukamy w tych laickich w sumie symbolach ukrytej Bożej, znaków ukrytej Bożej obecności. Kolejnym znakiem, w którym ukrywa się Boża miłość, to jest ten znak zawracania, który jest za moimi plecami. Mamy taki znak zawracania na naszej drodze do nieba. Kiedy podążamy tą naszą autostradą, którą Bóg wyznaczył, spotykamy właśnie taki znak w pewnym momencie. I jest to sakrament spowiedzi. Ten znak zawracania w postaci sakramentu spowiedzi to wielki dar Bożego serca, miłości. To dowód miłości, jaką Bóg ma ku nam. To właśnie w sakramencie spowiedzi możemy zawrócić. To sakrament spowiedzi jest takim miejscem, w którym wszystkie nasze grzechy mogą być zmazane. To taki moment, w którym my zawracamy, nie cofamy się, ale zawracamy, tak jak tutaj na tej dwupasmowej jezdni, zawracamy i już jedziemy inną drogą. Idziemy inną drogą, którą nam Bóg wyznacza. Sakrament spowiedzi to nie jest cofnięcie się. W momencie, kiedy w sakramencie spowiedzi zawracamy, Bóg daje nam nową drogę, po której możemy kroczyć do nieba. Wchodzimy na tę właściwą, z której zdarzyło się nam zejść. I co więcej, wszystkie grzechy, wszystkie słabości, wszystko, co wyznamy w sakramencie spowiedzi, jest usuwane. Bóg wszystkie nasze grzechy usuwa. Doświadczam tego bardzo mocno w posłudze uwalniania, kiedy niejednokrotnie wychodzi, że dana osoba, którą omadlamy, nie wyznała wszystkich grzechów. Wtedy staje się to przeszkodą do uwolnienia. Zły duch potrafi się śmiać, że może sobie mieszkać w danym miejscu spokojnie, ponieważ ta osoba nie wyspowiadała tego czy tamtego. Ale kiedy ta osoba przystąpi do spowiedzi, kiedy wyzna te grzechy, to co się okazuje? Że zły duch ich już w ogóle nie widzi. One zostają całkowicie wymazane. Nie ma do tego zupełnie dostępu, dlatego że w sakramencie spowiedzi, który jest takim znakiem zawracania, Bóg daje nam zupełnie nową drogę, po której kroczymy do nieba i do świętości. Dlatego kolejnym symbolem, który spotykamy, wędrując po mieście, jest ów znak zawracania, za którym kryje się ten dar Bożej miłości w postaci sakramentu spowiedzi. Od tej pory za każdym razem, kiedy zobaczysz na jezdni tę strzałkę namalowaną, by zawracać, przypomnij sobie, że czeka konfesjonał, że tam można zawrócić na dobrą drogę.